Temat wynagrodzeń rad nadzorczych od zawsze budził wiele kontrowersji. Warto zauważyć, że mamy bardzo zróżnicowany rynek, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń. Mamy sporą liczbę spółek, nawet tych notowanych na warszawskiej giełdzie, nie są to rzadkie przypadki, w których rola członka rady nadzorczej jest pełniona bezpłatnie albo z jakimś bardzo symbolicznym wynagrodzeniem. Oczywiście znacznie lepiej sytuacja wygląda co do zasady w spółkach większych, a już najlepiej w tych działających w sektorze finansowym, czyli w bankach, w zakładach ubezpieczeń, czy też towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Natomiast wciąż ten poziom jest nawet w ramach poszczególnych segmentów bardzo zróżnicowany. Mediana wynagrodzenia członka rady nadzorczej spółki notowanej na warszawskiej giełdzie należącej do któregoś z indeksów wynosi 7 000 zł brutto. Warto też pamiętać, że wynagrodzenia członków rad nadzorczych powinny być zróżnicowane również w ramach samej rady, w zależności od tego, jaką funkcję dany członek pełni. Czy jest to szeregowy członek, czy jest to członek komitetu audytu albo jakiegoś innego komitetu, czy przewodniczący komitetu audytu, czy też przewodniczący rady nadzorczej. To są zupełnie różne role z innym zakresem odpowiedzialności i innym zupełnie nakładem pracy niezbędnym do tego, żeby tę rolę pełnić. W najlepiej płatnych radach zarobki, zwłaszcza przewodniczącego rady nadzorczej, mogą sięgać faktycznie aż kilkudziesięciu tysięcy złotych w realiach polskich. Natomiast o czym trzeba pamiętać, to jest, że jak popatrzymy sobie na rynki lepiej rozwinięte niż Polska, na rynki zachodnie, to tam rolę tych członków rad nadzorczych, czy też dyrektorów niewykonawczych w systemie kiedy mamy jeden organ, one sięgają wielokrotności zarobków, które mamy w Polsce. To są często kwoty bardzo pokaźne, zwłaszcza w tych dużych spółkach.